gości na konferencji Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości i Forum Młodych PiS w Białymstoku. Jest z nami pani Małgorzata Mitura z Forum Młodych PiS i pan Tomasz Mówienko z Forum Młodych PiS. Szanowni Państwo, nie tak dawno w rankingu Business Insider została upubliczniona informacja na temat najlepszych miast do życia w Polsce. Jak Państwo dobrze wiedzą, nasze miasto Białystok uplasowało się na ostatniej, 16. lokacie. Na ostatniej pozycji, co czyni nas jako mieszkańców Białegostoku, jako nasze miasto, miastem, który po prostu jest nieprzyjazny do życia w Polsce. No, szanowni Państwo, no w tej sprawie jako radny miasta Białegostoku skierowałem do pana prezydenta interpelację, bo chciałbym się po prostu, chcielibyśmy się jako radni, też jako mieszkańcy dowiedzieć, dlaczego tak się stało, tak? Tutaj skierowałem, szanowni Państwo, w tej interpelacji w zasadzie 9 pytań. No i jeżeli chodzi o takie pytanie zasadnicze, tak, to były kierowane do pana prezydenta Truskolaskiego zarzuty mieszkańców, że pan prezydent Truskolaski nie dba o miasto, tylko się coraz częściej angażuje w politykę krajową, w politykę partii Platformy Obywatelskiej, dlatego postanowiliśmy też, szanowni Państwo, o to zapytać, tak? I też dobrze wiemy, że w ostatniej kadencji pan prezydent z jego zastępcami bardzo dużo podróżują do różnych krajów. Być może to też wynika z tego, że nie angażuje się w sprawy białostoczan. Jak dobrze wiemy, od wielu lat się mówi o lotnisku Krywlany. I co się dzieje w tym kierunku, tak? Też o to postanowiliśmy zapytać, szanowni Państwo, ponieważ od ponad 15 lat, od momentu podjęcia przez Radę Miasta Białystok uchwały dotyczącej założenia spółki komunalnej pod nazwą Port Lotniczy Białystok, no ta koncepcja w zasadzie nie jest, szanowni Państwo, realizowana. Też dużo pytań od strony białostoczan jest w sprawie pozyskiwania nowych inwestorów do Białegostoku. Oczywiście też o to pytamy, ponieważ jak dobrze wiemy, więksi inwestorzy się z Białegostoku wyprowadzają. Pytamy o to, jak często pan prezydent się spotyka na przykład z kupcami z targowiska miejskiego przy ulicy Kawaleryjskiej, które od 30 lat czeka na modernizację. Jak często się pan prezydent spotyka z kupcami z miejscowych osiedlowych bazarów, targowisk, tak? Wiemy, że podczas kampanii wyborczej takie spotkania mają miejsce, a teraz widzimy, no, że niestety to są tylko spotkania cykliczne podczas kampanii, a tak naprawdę panu prezydentowi nie zależy tutaj na miejscowych przedsiębiorcach. Pytamy, jak długo są uchwalane plany zagospodarowania przestrzennego, z czego to wynika, bo jak dobrze wiecie Państwo, od planów zależy przyszłość inwestycji w Białymstoku. No i takie kolejne pytanie, to jest tak zwana wisienka na torcie. Pytamy o to, czy w związku, że rankingi od dłuższego czasu są dla miasta i jego mieszkańców niekorzystne pod rządami prezydenta Truskolaskiego, pytamy, czy pan prezydent będzie zamierzał kandydować po raz piąty na fotel prezydenta miasta Białegostoku. To jest, szanowni Państwo, bardzo ważne i istotne pytanie, ponieważ sami widzimy, że rankingi są dla nas po prostu niekorzystne, tak? O rankingach zaraz tutaj powie pani Małgorzata Mitura i pan Tomasz Łowienko, ale to jest bardzo ważne, żebyśmy się jako Białystok rozwijali bardzo szybko, energicznie, a widzimy, że od dłuższego czasu pan prezydent Tadeusz Truskolaski jako włodarz Białegostoku jednak nic nie robi w tym kierunku, żeby w Białymstoku żyło się lepiej albo przynajmniej porównywalnie jak z innymi miastami wojewódzkimi. Dla przypomnienia, pan prezydent Truskolaski jest prezesem Unii Metropolii Polskich, także to tutaj poprzeczka jest bardzo wysoko podniesiona i w ocenie mieszkańców prezes Unii Metropolii Polskich nie dba o swoje macierzyste miasto, jakim jest Białystok. Na temat rankingu bardzo proszę, żeby powiedziała pani Małgorzata Mitura. Szanowni Państwo, ja chciałabym zwrócić uwagę przede wszystkim na dwa wskaźniki w tym rankingu. To jest na bezrobocie i na średnie wynagrodzenie. W obu tych przypadkach miasto Białystok plasuje się na ostatnim miejscu na 16 województw. Myślę, że jest to z jednej strony bardzo smutne dla nas jako mieszkańców, z drugiej strony skandaliczne.
jako młodzi ludzie chcielibyśmy zauważyć, że dla nas jest to w zasadzie w tej chwili najważniejsze, abyśmy mogli godnie zarabiać i aby nasza praca była odpowiednio opłacana i wynagradzana. Biorąc pod uwagę to, że cały czas wskaźnik bezrobocia i wskaźnik wynagrodzenia jest jednym z najniższych w Polsce, mamy świadomość tego, że wielu młodych ludzi z Białegostoku już się wyprowadza i będzie wyprowadzało. Myślę, że ten trend, jeśli nic się nie zmieni, będzie się utrzymywał. Widzimy zresztą, myślę, że wszyscy to widzimy wśród naszych rodzin, naszych znajomych, że duża część młodych białostoczan wyjeżdża do Warszawy, do sąsiednich miast ze względu na wysokość zarobków i na atrakcyjność zatrudnienia. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach te wskaźniki będą dla nas dużo lepsze i łaskawsze i młodzi ludzie będą chcieli zostać w Białymstoku, tutaj pracować na rozwój naszego miasta i na rozwój województwa podlaskiego. Szanowni Państwo, pytanie takie, jak ma być dobrze w naszym mieście, gdzie w sezonie letnim jest otwarty tylko jeden basen dyżurujący? Tak, szanowni Państwo, tylko jeden basen na 300-tysięczne miasto. W miesiącu lipiec oraz sierpień była zamknięta pływalnia sportowa, a także kameralna. Została otwarta tylko pływalnia rodzinna. Oczywiście wiemy, że trzeba konserwować te baseny i od czasu do czasu je odświeżać, oczyszczać. Natomiast można to było zorganizować w inny sposób. W czerwcu zamknąć jeden basen, w lipcu następny, tak, a w sierpniu ostatni basen, tak, aby były cały czas w sezonie letnim dwa baseny dyżurujące. Niestety mieszkańcy Białegostoku, a także okoliczni mieszkańcy Białegostoku, którzy także przyjeżdżają na przykład na naukę pływania, mają wykupione w naszych miejskich basenach karnety, tak, opłacają karty multisport, przyjeżdżają pływać, no i niestety skarżą się na bardzo ogromny dyskomfort ze względu na to, że jest ścisk na pływalni rodzinnej. Sauny też tak samo, raz działają, raz nie działają. No tutaj płacąc pieniądze, czasami też niemałe, oczekujemy, aby usługa była pełnowartościowa. No niestety w tym przypadku wychodzi na to, że tak niestety nie jest, co bardzo na tym ubolewam. Rozmawiając także z niektórymi pracownikami pływalni rodzinnej, otrzymałem taką informację, że podobno usłyszeli, że zwyczajnie miasto nie spodziewało się takiego popytu na basen. No, szanowni Państwo, kto by się spodziewał? W 300-tysięcznym mieście w okresie letnim ludzie będą chcieli chodzić na basen, aby sobie pływać i się słonić. Nie do pomyślenia, prawda? Więc tutaj pan redaktor się śmieje. Jeszcze jedna kwestia, na przykład orlików, tak? Każdy lubi poharatać sobie gałę, jak to mówił pan Donald Tusk. No i tutaj, gdzie możemy poharatać sobie w tą gałę? No każdy by chciał. Młodzież by chciała, natomiast dajmy przykład na to orlik przy ZDZ-a, przy ulicy Bema. No, stan jest niemiłosiernie opłakany, dziura na dziurze, są łaty. Rozmawiałem z animatorem tego orlika, który nadzoruje ten orlik. Otrzymałem informację, że szkoła, która można powiedzieć zarządza tym orlikiem, prosiła miasto o dofinansowanie, aby naprawić kompleksowo ten orlik. No niestety, jaka była odpowiedź, każdy Państwo już pewnie już nieraz usłyszał, pieniędzy nie ma na taką inwestycję i kropka. Dlatego też złożyłem wniosek o udostępnienie informacji publicznej do pana prezydenta miasta Białegostoku Tadeusza Pruskiego z informacją, już mówię, o szacunkowe wyliczenia, ile mogłyby zarobić baseny, gdyby były dyżurujące dwa w miesiącu lipiec oraz sierpień. Jaki byłby dochód, który no niestety najprawdopodobniej został w jakimś stopniu utracony. I to nie jest 1000 zł, tylko mówimy o większych kwotach. A druga sprawa to właśnie te w interpelacji pytania do Komisji Sportu oraz Turystyki. Co robi Komisja Sportu i Turystyki w celu właśnie tutaj aktywizacji młodych osób, a także starszych? Jeżeli chodzi o aktywność sportową, czy zostały jakieś podjęte działania we współpracy na szczeblu miasta oraz Ministerstwo Sportu? Czy prezydent miasta Białegostoku starał się o jakieś dofinansowanie? Czy były jakieś rozmowy? Czy wysyłał prośby? Tak? Bo szanowni Państwo, jeżeli nie rozmawiamy, tak, i tylko na przykład jest polityka dąsania się, obrażania, no to na pewno nie będziemy mogli wspólnie współpracować i rozwijać młodzieży w aktywności fizycznej, w sporcie, w piłce nożnej. Tak? My jako Prawo i Sprawiedliwość prowadzimy politykę bez kompleksów i taką też będziemy prowadzić w Białymstoku, także po wyborach. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania, to bardzo prosimy o nich teraz zadawanie. W tym rankingu były też poruszone inne kwestie, nie tylko potrzebne dla osób młodszych, ale też dla osób starszych, między innymi dostępność do lekarza, jakość powietrza. Jak ta sprawa wygląda z tej strony?
Jeśli chodzi o jakość powietrza, tutaj miasto Białymstok plasuje się mniej więcej w środku tabeli. Chcę biorąc pod uwagę, że mieszkamy w województwie podlaskim, tutaj mamy zielone płuca Polski, jedno z najczystszych regionów w Polsce. Myślę, że też wcale nie jest satysfakcjonującym wynikiem. Jeśli chodzi o tą kwestię związaną ze zdrowiem, tutaj również miasto Białystok poniosło samotną porażkę. To może to jest sposób na promocję, skoro nie można być najlepszym, to można być najgorszym. Szanowny panie redaktorze, no tutaj miasto już pokazało na podstawie flagowej inwestycji miasta, jakim był szalet miński. Można się wypromować. Więc no, to też było niechlubne, ponieważ opinii publicznej no, nie były aż tak pozytywne. Nie w tą drogę to poszło, co byśmy wszyscy chcieli. Panie redaktorze. Panie wielu zamieszkańców, który Białystok zajmuje ostatnie miasto, jak i jeszcze? To znaczy teraz chyba się ukazał, z tego co wiemy, ranking dotyczący kierowców, tak, dotyczący poruszania się po Białymstoku. Tam akurat było dobrze. No, w środku chyba też było. No ale to chyba też było niżej na samym dole, z tego co pamiętam. Ostatnio najkrótszy czas przyjazdu przez centrum. Tak, ale jeżeli chodzi o infrastrukturę, dostępność, no to niestety tam chyba było miejsce jedno z ostatnich. Z tego co pamiętam akurat, no nie ma z nami pana Przemysława, który miał być i o tym rankingu powiedzieć, dlatego ograniczamy się na dzisiejszej konferencji do tego rankingu, który został opublikowany w Business Insider. I nawiązując do tego rankingu, szanowni państwo, to komentarz pana prezydenta i tutaj Urzędu Miasta był taki, że mieszkańcy sami wiedzą de facto, jak się żyje w Białymstoku i sami oceniają sytuację. I taka ocena mieszkańców miała miejsce też na łamach artykułu nagrania w TVP czy Białystok. Tam to też mieszkańcy się wypowiadali, akurat byli też jeszcze przez redaktorów przepytani. No i mieszkańcy stwierdzili jasno, że w Białymstoku może być lepiej w sytuacji zmiany w zarządzaniu. I tutaj taka zmiana była oczekiwana zmiana prezydenta. Stąd moje pytanie, czy pan prezydent Truskolaski mimo tak niekorzystnych rankingów, jeżeli chodzi o zarządzanie miastem, zamierza kandydować na piątą już kadencję. Przypominam, że obecnie pan prezydent urzęduje już blisko 17 bądź powyżej 17 lat. Zmienił się Białystok, owszem, tak, ale widać, że już jest od dłuższego czasu stagnacja, miasto się nie rozwija, są duże problemy, nie ma tutaj też jeszcze basenu, nie ma aquaparku, który był kiedyś obiecany przez pana prezydenta. Lotnisko jest uziemione, nie funkcjonuje, nie działa, nie rozwija się. Turyści nie mogą do nas przylecieć z zewnątrz bądź z zagranicy. Nie ma hali widowiskowo-sportowej. Widzimy, że coś niedobrego od wielu lat się w tym Białymstoku dzieje, ponieważ w naszej ocenie władzom miasta nie zależy na tym, żeby po prostu coś się działo, żeby ten Białystok się rozwijał, żeby mieszkańcy byli dumni z Białegostoku. Jest oczywiście ramka taka, która na to wskazuje, ale poza ramką po prostu nie idą za tym czyny, są tylko i wyłącznie bezwartościowe słowa wobec miasta. Ale to może jest spowodowane tym, bo jesteśmy pod ratuszem, który tak naprawdę nie był ratuszem, bo rządził hetman Branicki, a nie w ratuszu. Sami zwróciliście państwo uwagę, że prezydent tak naprawdę bardzo często nie ma go w urzędzie. Jest za granicą, jest na urlopach, jest na wyjazdach. Pamiętam, że jak odchodził wiceprezydent Poliński... Zostały skierowane właśnie pytania, tak, czy to ma wpływ, czy nie. Liczymy, że po prostu uzyskamy rzetelne odpowiedzi na skierowane pytanie, ponieważ to są pytania między innymi, które były kierowane do nas przez mieszkańców Białegostoku. Myśmy jako radni te pytania skierowali do prezydenta. Także kiedyś rządził niby hetman, to znaczy, że kiedyś rządził hetman, a w ratuszu były tylko sklepy, ratusz był fasadą, był fikcją, bo nie rządził nikt z tego budynku w ratuszem, z ratusza nikt nie rządził w Białymstoku. Tak dzisiaj wychodzi na to, że Białymstokiem wcale nie rządzi prezydent, który od 17 lat fałszuje wybory, tylko rządzi zupełnie ktoś inny. Jego dlatego nigdy nie ma w urzędzie, nie jest tam tak naprawdę do niczego potrzebny, jest tylko fasadą. Rządzi kto inny i wszystkie decyzje podejmuje kto inny. Już jak startował w wyborach, obiecując te różne inwestycje w Białymstoku, na przykład przebudowę właśnie rynku na betonowy czy szereg ulic, to generalnie było wiadomo, że te wszystkie inwestycje już były zaplanowane od wielu lat. Były projekty szczegółowe, tylko brakowało pieniędzy, więc prezydent strzelił się w rok 2004
kiedy w końcu znalazły się pieniądze z Unii Europejskiej na realizację tych projektów i wtedy te projekty zostały zrealizowane. Stąd takie wrażenie, że za czasów Truskolaskiego Białystok się zmienił, bo powstało dużo nowych inwestycji. Ale to nie była w ogóle jego zasługa. To siłą rozpędu, że tak powiem, przejmując urząd, przejął też te wcześniej wykonane plany, projekty, na które wcześniej nie było pieniędzy, a jak się pieniądze z Unii Europejskiej znalazły, to zostały zrealizowane. Więc dzisiaj widać, że jak pieniądze z Unii Europejskiej z kolei się skończyły, to sam z siebie wymyślił tylko splagiatowane gej-homologo wschodzący Białystok. Poza tym nic ciekawego, jakieś przekręty, łapówki, korupcja, nepotyzm, promocja swojego syna na posła, który nie jest znany tak naprawdę z niczego w Białymstoku i też będąc posłem nie jest z niczego znany tak naprawdę, więc po prostu porażka. Po prostu porażka. Tak wygląda Białystok za rządów białostockiego Truskolaszczenki. Klub Kokomo właśnie, gdzie okradano klientów. Kamienica, którą udostępniono frankowskiemu, byłemu piłkarzowi Jagiellonii, teraz europosłowi Koalicji Obywatelskiej, czyli Platformy Obywatelskiej. No, tragedia. No to jeszcze zbliżenie na rankich najlepszych miast do życia, wyniki według kategorii. Bezrobocie Białystok, najgorsza pozycja. Średnie wynagrodzenie Białystok, najgorsza pozycja. Dostępność mieszkań, przedostatnia pozycja. Dostęp do lekarza na NFZ, Białystok, przedostatnia pozycja. Przestępczość. Białystok jest na 5. miejscu, ale tylko dlatego wiemy, że policja sfałszuje statystyki. Większość jakichś wykroczeń czy przestępstw po prostu zniechęca ludzi do zgłaszania albo umarza, odmawia wszczęcia tych postępowań. Tak się po prostu nakręca pozytywną statystykę. No i jakość powietrza. Białystok jest na 6. miejscu. Czym to jest spowodowane? Tym, że prezydent celowo unika ustawienia stacji pomiarowych w wiarygodnych miejscach. Na terenie Białegostoku są tylko 2 czy 3 punkty pomiarowe pomiędzy blokami usytuowane w miejscach w ogóle, które nie są miarodajne, wiarygodne dla poziomu zanieczyszczeń. Natomiast po uruchomieniu spalarni śmieci wiadomo, że poziom tych zanieczyszczeń jest gorszy niż w Łodzi. Jest najbardziej zanieczyszczone miejsce, na przykład około 2-3 km od komina spalarni, gdzie mieści się plac zabaw dla dzieci, siłownia i tereny sportowe na skrzyżowaniu. Bodajże to jest ulica Kazimierza Wielkiego i 27 lipca, czyli teraz 42 Pułku Piechoty. Taki teren rekreacyjny, no wyjątkowa perfidia. Tam były badane poziomy zanieczyszczenia metalami ciężkimi gleby, typowe zanieczyszczenia z komina spalarni i po prostu wyszły dramatyczne wyniki. Tam się bawią dzieci. Gdzieś tak wygląda właśnie rządy skorumpowanych prostytutek, postytutek można powiedzieć, o tak, które fałszują wybory w Białymstoku. Przypomnę, że w dobie zmian klimatu wycięto całą zieleń na rynku, stworzono miejsce, gdzie miały się odbywać jakieś koncerty. Jak widać, są wakacje, nic się nie dzieje, koncertów nie ma. Koncerty mogłyby się odbywać na stadionie, bo tam są super warunki. Paranoja za każdym krokiem. Tutaj nie teatr. No po prostu absurd goni absurd w tym mieście. Nie ma kolei miejskiej na przykład. Choć można by ją uruchomić nawet od jutra. Nadanie praw miejskich Białystok 1749. Ale za to mamy goebbelsowską propagandę. Prezydent na konferencje prasowe zaprasza tylko tych dziennikarzy, których skorumpował. Na przykład dziennikarzy Gazety Wyborczej. Przypominam, Jakub Medek, żona zatrudniona w spółce miejskiej Lech, która się zajmuje śmieciami i bazarem. Nie można było się nawet tego dowiedzieć w trybie informacji publicznej, bo spółki handlowe, a taką spółką jest spółka Urzędu Miasta, nie mają obowiązku informować o tym, kto pracuje i jakie wynagrodzenie otrzymuje. No ale jest oczywiste, prawda? Naruszenie zasad etyki, wiadomo, że jeżeli ktoś zatrudnia żonę, to mąż będzie pisać o Urzędzie Miasta bardzo dobrze, albo nie będzie pisać przynajmniej nic złego w Urzędzie Miasta. I tak robi dokładnie Gazeta Wyborcza. Dostaje też zlecenia, ogłoszenia urzędowe. Tak wyglądał rynek miejski według zdjęcia ustawionego przy tym rynku w 1929 roku, czyli widać park, zieleń. A tak ta betonowa pustynia wygląda dzisiaj.
Tutaj na przykład rozdawano w każdy czwartek, bo dzisiaj jest czwartek, rozdawano zupę, kawę i ciepłą herbatę bezdomnym. Prezydent za pomocą Straży Miejskiej, która karała organizatorów mandatami, chciał przegonić organizatorów z tego miejsca, bo wizerunkowo było mu to nie na rękę, że ktoś pokazywał, że w Białymstoku istnieje bieda. Istnieją ludzie, którym trzeba pomóc. Chciał ich schować gdzieś tam w jakieś odległe miejsca w mieście, gdzie ci ludzie mieliby problem z dotarciem. Była sprawa w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym o unieważnienie tych mandatów. Nagrywałem tą sprawę, wspierałem organizatorów. Wygrali sprawę. Mogą tutaj w każdy czwartek się zbierać jako kościół uliczny i rozdawać tą ciepłą zupę, kawę i herbatę osobom bezdomnym i uzależnionym. No tak wygląda właśnie ten betonowy plac. Dzisiaj na szczęście nie jest tak gorąco, ale normalnie jest tak gorąco, że ustawiono kurtyny wodne wodociągów białostockich, bo tu nie idzie wytrzymać po prostu na tej betonowej patelni. Także prezydent jest po prostu tragedią w tym mieście i cała ta przestępcza organizacja, która go lansuje i wspiera przez kłamstwa, manipulacje, naruszenie przepisów. Mafia po prostu.